Nie nazwałbym go łazikiem marsjańskim, nazwałbym to pojazdem o uniwersalnym zastosowaniu. Możliwości ma ogromne w stosunku do tego, co znamy. To znaczy się, naszym ideą nie jest zrobienie jeszcze jednego pojazdu. Pojazdy są, jest tutaj dziesiątki pojazdów i wszystkie są fajne. Natomiast my staramy się pójść dalej. My odpowiadamy tym pojazdom na pytanie, co się dzieje w momencie, kiedy ten pojazd dotrze do kresu i nie może pojechać dalej. Wtedy startuje dron, który jest na nim zainstalowany i poszerzamy jego zasięg o 5-10 razy. Mamy takie eksperymentalne urządzenie, o którym tutaj pan główny konstruktor powiedział. Współpracujemy w ten sposób, że Politechnika będzie wykorzystywała tutaj programistów najlepszych, tych, którzy też i na sztucznej inteligencji się znają, i szukamy w dalszym ciągu innych zastosowań niż te, które przedstawił pan Sławomir Huczała. Mianowicie będziemy chcieli już konkretne rozwiązania, na przykład do poszukiwania rozbitków, czyli w systemie bezpieczeństwa. Będziemy chcieli też zastosować do celów militarnych.